Witam Was na kolejnym nagraniu na moim kanale. Nazywam się Adam Razik i jestem autorem tych dzieł, które tutaj zobaczycie. Najlepszy kanał na YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Tak powinienem powiedzieć, tak się przedstawić. Słuchajcie, dzisiaj widzicie przed sobą taki mój stary obraz. Bo ten obraz, nie będę już wyciągał tutaj z tej sztalugi, powstał w 97 roku, czyli to już jest jeszcze w ubiegłym wieku. I jest to obraz namalowany na płycie, na takiej płycie plisniowej, już oprawiony w taką, zrobię do niego taką unikatową ramę. Ona jest, nawet tutaj widać, jest napisane 97, ale na razie. Ona jest powleczona, najpierw naklejona na niemy z płótno, później są tam takie zalewki robione takim gruntem kredowym. Też o nim będę Wam opowiadał, to jest taki klej stolarski w specyficzny sposób, znaczy rozrobiony z kredą właśnie taką. Na to jest później pozłocone, później tam jeszcze jest oksydowany lekko i przecierane, widzicie, tutaj są takie fajne na tej ramie. On jest zrobiony i obraz tam jest, na nim też jest, na tej płycie jest naklejone, są takie fragmenty płótna, pomarszczony. Kiedyś była taka moda na takiego rodzaju obrazy, tak zwane, to były takie hałtury zwane zmarszczami i to jest właśnie taki jeden z takich zmarszczy. Chcę go dlatego pokazać, że po pierwsze zalega mi w pracowni, chcę go gdzieś tam oddać i pokazać gdzieś szerzej, wstawię go też na swoją stronę i do sklepu internetowego, który powstaje już niebawem, poddam Wam adres i będziecie mogli tam zaglądać też, że tak powiem, korzystać z ich, bo tam naprawdę będą bardzo atrakcyjne ceny i kto nie maluje, a chciałby coś fajnego znaleźć do swojego wnętrza, żeby ozdobić swoje ściany i w ogóle generalnie jakiś fajny obraz, mój obraz, to będę zapraszał. Będę chciał tutaj zrobić parę takich tylko rzeczy, które nadadzą jakiś tam charakter, no bo widzicie, tu jest jakaś tam zabawa z tym, ale to nie jest takie do końca fajne, bo to jest, że tak powiem, takie przybrudzone, gdzieś tutaj się pojawiają ten. Po prostu chcę trochę ze świeżości nadać, trochę koloru i będzie fajny obrazek. Tutaj takiego światła wprowadzę, o. I będę po prostu w ten sposób trochę go wzbogacę i będzie coś fajnego. Na pewno zobaczycie, jaka będzie zmiana tego. Zostawię oczywiście dużą część tego obrazu, że tak powiem, niezmienionego, żeby coś tam jednak było z tego 1997, a nie 2013, także spoko. Na razie tak tutaj światełek takich wprowadzę, trochę zmienię kolorystykę, tam, znaczy tego wzbogacę po prostu. Tu mu gdzieś tam dodam cieplejszego takiego. No i pobawię się tym, żeby tak jak was tutaj uwrażliwiam na to, żeby ten obraz nie był taki płaski. I po prostu z tą plamą się pobawię w ten sposób, żeby tu same te, to zwróćcie uwagę, jak fajnie są tutaj przejścia takie z tym złotem. On fajnie pod różnymi kątami się zmienia, jego światło. Dlatego o tyle fajne, że po prostu też nie będę chciał zbyt, żeby to odbiegało od tej kolorystyki, która już jest. Tutaj tam to nie, bo tam troszeczkę gdzieś tam tylko takiego nadam świeżości tej płaszczyzny. No i nie wiem, czy to będzie jedno posiedzenie takie, czy to będzie tam więcej, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak to można, że tak powiem, fajnie tutaj. No tutaj trochę takich jaśniejszych uderzeń, takich. Nawet po tym zmarszczu, widzicie, po tych pomarszczeniach i on od razu mi jakiś tam rysunek z tego wyjdzie. No, w ten sposób go tak zbuduję sobie ten obrazek i będzie coś tam się ciekawego działo. Tutaj muszę znaleźć jakąś fajną zieleń, żeby też niezbyt była surowa, a tutaj wzbogacić te, bo tutaj takie ciemne są plamy i a jednocześnie tutaj może jakiś ten żywszego kolorytu tutaj nadam tym, no i będę tak trochę przesadziłem,
będę tak się starał tutaj ten obraz troszeczkę zmienić i troszeczkę go tak wzbogacić, że tak powiem, żeby nie był taki płaski. No, tak. Wtedy poprawiłem, musiałem, że tak powiem, zwalniać tam pracownię, zmieniałem miejsce zamieszkania i tak dalej i różne były koleje losu tego obrazu, dlatego on tak jest w takim stanie, jakim jest. Natomiast teraz czas na to, żeby go zmienić i skończyć, będzie fajnie. Troszeczkę przybrudzę tego i ten kolor zrobię taki, żeby to... To są w ogóle ciemne plamy, trzeba coś z nimi zrobić. Będę chciał tutaj pobawić się, żeby tutaj dodać... Były te, tak jak wam pokazywałem na przykładzie pejzażu. Jak widzicie, to jest inspirowane ciągle gdzieś tam, w tych moich obrazach się pojawia. Inspirowane naturą, nie do końca jakieś tam realne, no ale te drzewa gdzieś tam się pojawiają. I gdzieś tam się te drzewka, że tak powiem, są drzewkami, ale nie do końca to jest takie, że tak powiem, do końca realistyczne. Tylko raczej taką impresją na temat drzew, a nie... No i tak właśnie, widzicie, od razu, kurczę, będzie od razu więcej kolorów w tym, więcej jakichś tutaj się będzie działo fajnych rzeczy. A nie takie płaścizna, nie takie tutaj, o, jak ładnie też ten złoty tutaj wyjdzie z tym, widzicie, tam później gdzieś tam podkreślę jeszcze tym cieniem, coś tu się pojawi, o, tu jakieś fioleciki się też pojawiają, także tutaj też, że tak powiem, się w tym odnajdę, troszeczkę o rysunku dodam, i w tych miejscach taki. No, także to już będzie tylko taka zabawa kolorystyczna, żeby ten obraz nabrał, że tak powiem, takiego malarskiego charakteru i nie był taki płaski. I zobaczycie, coś fajnego będzie z tego. Także ramach, gdzie jest ten kolor, nawet tutaj na tych. Tu może jeszcze gdzieś tam, gdzie niegdzie wejdzie ten złoty. Może tutaj. Tak tylko lekko tym mikspionem położę i tam takie jakieś światełka na tej ramie z tej na tej wewnętrznej krawędzi tej ramy, bo to jest też taki fajny profil, którego używałem do tego abstrakcyjnego obrazka. Pamiętacie takiego w poziomie prosto w miarę. No i w ten sposób sobie ten będę tutaj dodawał tych światełek, będę sobie budował ten obrazek i się tym nim cieszył. I będzie bardzo fajny, troszeczkę odświeżony, jak to mówiłem, zmarszcz. Taki zmarszczony obrazek. O, tu nie takiego cieplejszego, trochę zieleni, jaśniejszej, tak może tutaj, to będzie jakiś tam, coś w rodzaju trawki. O. Tu nie będą te płaszczyzny takie, że tak powiem, jednolite, bez tego. No już nie będę, że tak, nie będę, tak muszę uważać przy tej ramie, nie będę już tutaj zmieniał tej ramy, wyjmował, już tego zostanę, tym bardziej, że to już jest oklejone z tyłu papierem, taką taśmą papierową, bo to tak mówię, to jest na płycie, także widać tutaj, będzie nigdzie takie miejsca. No i w ten sposób sobie taki fajny obrazek pomarszczony odświeżę i powstanie coś fajnego, a was też zachęcę, bo popatrzcie, wcale tutaj jakoś nie trzeba jakichś zdolności wielkich malarskich, żeby coś fajnego zrobić, po prostu trochę pomarszczyłem, trochę jakieś płótno, trochę jakiegoś papieru tego na ten klej nałożyłem, czymś tam, znaczy papierkiem czy palcem uformowałem w takie, widzicie, tutaj jakieś kierunków nadałem, później dodałem takie pnie, dodałem tutaj, no i powstały imitacja coś takiego jak pseudo drzewa i w ten sposób ten obraz zaczął funkcjonować jako taka rzeczywistość, taka, powiedzmy, inspirowana naturą, jakiś taka abstrakcyjka, prawie że, tu widzę fajnie już, no,
Tutaj też jakiś rysunek się zrobił. Także tutaj warto będzie go, że tak powiem, wzmocnić. I to złotko od razu tam nabierze fajnego kształtu, charakteru. Taki miałem fajny pędzelek, jakiś tych cienkich pędzelków, troszeczkę mam przybrudzonych. No i popatrzcie, i z takiego, jak powiedziałem, obrazka, który gdzieś powstał przed laty, jak można się bawić i można coś fajnego zrobić. Dlatego niekoniecznie, zachęcam Was do malowania takich abstrakcyjnych obrazów, no bo powiedziałem, że to niekoniecznie trzeba gdzieś tam się napinać i żeby odwzorować tą rzeczywistość, odwzorować proporcjonalnie tam wszystkie te kształty i tak dalej, że to będzie musiało być takie jak w rzeczywistości. Nie, tutaj będzie pewna dowolność, można sobie tutaj poszaleć z tym, no i w ten sposób pomalować. Przypomniało mi się coś takiego, przypomniało mi się, że pytacie mnie, dostałem właśnie maila od pewnej osoby tutaj oglądającej mój kanał, także z pytaniem, czy wspominałem, że tam proszę wysyłajcie na przykład do mnie zdjęcie, zrobię portret, czy jakieś inne ulubione. Oczywiście, że to jest aktualne. Wyślijcie mi zdjęcie, omówimy szczegóły, jak i tam wielkość, tak dalej, technikę. I ja będę malował, będziecie się cieszyć takimi obrazami. Też pokażę Wam takie portrety, które gdzieś tam na mojej stronie też będziecie mogli zobaczyć portrety, które robiłem, tak żeby wiedzieć, co potrafię, jak to. No już też czas najwyższy, żebym pokazał, jak te portrety maluję, żebyście mogli zobaczyć. I wtedy, o, widzicie, to już się malarski robi ten. No, właśnie to lubię w tym malowaniu, że jest jeden kolor, już się, no trochę brakowało w tym obrazie tego koloru. Teraz mam nadzieję, będzie właśnie już trochę ciekawsze, że ten kolor się pojawi w tych, zapomniałem gdzieś, tu proszę Państwa, o, będzie z czerwienia. Proszę, jak pięknie rysuje się. No, tutaj gdzieś tam to płótno się pomarszczyło i to nawet widać wydarte fragmenty, także tutaj jest fajna zabawa z tym płócienkiem. No, kiedyś takich obrazów malowałem dużo i gdzieś tam do Niemiec jechały, sprzedawały. I jeszcze kiedyś pamiętam, też sprzedawałem właśnie tego rodzaju obrazy w Warszawie, wchodziłem do Warszawy i wyobraźcie sobie, kupowali je szczególnie, ale sprzedałem Japończycy, nie wiem dlaczego, co im się w tym podobało, ale pojechało do Japonii, kurczę, moje obrazki. No, dlatego będzie to koloru tutaj dodam, będzie taka zabawa, o. Tak nie, żeby nie były takie do końca czarne, to też tutaj pododaję im koloru, żeby to nie było, no, żeby tu się pojawił kolor, a nie czarna plama. Jednocześnie mi doda fajnego tutaj, o widzicie, już się coś tam dzieje z tym. Nie każdy, drugi będzie trochę więcej błękitu i zrobię tam taki bardziej, o. Jakie zestawienie? Zobaczcie, niebieski, ciemny z żółtym. To tutaj najbardziej kontrastowe zestawienie, jakie można sobie wyobrazić. A się tam prosi jakiś, gdzieś tam włożyć troszeczkę jakiegoś pomarańczowego, jakiego orężu tam. Zaraz to zrobię. Tutaj trochę tak. No i w ten sposób sobie będę budował ten obrazek. Będą się fajne te rzeczy działy z nim. Zobaczycie, jak się. O, już inaczej to wygląda, już tutaj jest coraz więcej kolorów, jeszcze do tego to złoto tu dojdzie i w ogóle to będzie bardzo, bardzo fajny obrazek. Jeszcze mateczkę, troszeczkę gdzieś tam wzmocnię, gdzie już jest dużo tych, też nie, tutaj też
kontrast buduje, mówiłem, buduje przestrzeń na obrazie, buduje ten świat tego obrazu, czyli po prostu jak jest gdzieś ciemne obok jasnego, które to zwykle mi się błyszczy, tutaj nie bardzo widzę, to by było, gdybym to miał przed sobą, no ale mam nadzieję, że tam jest nie bardzo to jakoś tam nie zepsuje tego i będzie to fajne. O, w ten sposób sobie fragment po fragmencie tak będę sobie bawił się to malowanie. Gdzieś to nabierze charakteru i kształtu i będzie tyle fajne, że to jest prosto, może nie. Tutaj też dodam troszeczkę rysunku tu razem z kształtem tego, tutaj tych pomarszczeń gdzieś tam się pojawią. No i teraz troszeczkę tej, wrócę do tej zieleni, wrócę do tych drzew, czyli tych że tak powiem zieloności już samej tutaj fakturze tego, żeby to nie było tylko płaskie i ciemne. Teraz jak to tutaj zrobić? Aha, w tej stronie może tu pójdzie, o tu gdzieś się pojawią te listki, coś tam, ale tu no i tak miejsce koło miejsca pomału zacznę budować ten obraz od początku. Coś ciekawego, mam nadzieję, się tu wydarzy. Tam gdzieś będzie, o, przechodzi w ten fiolet. Troszeczkę go rozbija ten zieleń. Tu gdzieś na tych miejscach, gdzie będą na szczytach tych, to w ogóle będzie jaśniutki. Proszę bardzo. O, widzicie, w ten sposób ten obraz nabierze nowego życia, nowego blasku. Tu troszeczkę będzie tej. O, i proszę mi powiedzieć, czy to nie będzie fajna rzecz do wnętrza, czy nie lepiej kupić taki obraz za grosze niż jakiś wydruk, czy nawet oleodruk. Zawsze to będzie wydruk, jakaś reprodukcja i tani ten. Bo to naprawdę, wiecie co, w takich obrazach, jak jest fajny obraz, to jest takie najpierw pierwsze spojrzenie, o, a później takie podejście i takie zaglądanie do tego, jakby w głąb tego obrazu, wow, jak to zostało namalowane, co tu jest takiego, że to, no to najczęściej są rozstarte jakieś tam plameczki, planinki i taka zabawa, o, najjaśniejsze miejsce. W ten sposób powstanie coś fajnego. A tak sobie dodam tego koloru, kolorytu tego obrazu. Niektóre miejsca są takie dosyć odległe i surowe, ale zrobimy tam pracę i będzie fajny obraz. Pomału będę kończył, bo widzę, że mi czas się kończy. Pokażę wam jeszcze jeden, mam taki, znaczy mam więcej takich jeszcze z tego typu obrazów, ale zaraz mam jeszcze taki w takiej srebrnej ramie. Też taki inspirowany naturą, po prostu taki pejzażyk. Ale żeby, widzicie, po prostu na tych miejscach, gdzie są te zmarszczenia, to dodaję takich smaczków i od razu się to zrobi bardzo interesujące. Nie wiem, dlaczego ja ten obraz tak zostawiłem. Aha, no bo to było w tym czasie, kiedy były przeprowadzki i tak dalej. To do tego nie wracałem, a trzeba było, żeby urozmaicić wam oglądanie moich tutaj prac, to też do niego wróciłem. A to może być zachętą dla was, bo popatrzcie, no po prostu nie trzeba wiele, nie trzeba jakichś tam zdolności wielkich, żeby
coś takiego stworzyć, tak? To sama faktura tych zmarszczów, tego pomarszczenia już nam... Oczywiście widziałem takie... nie chcę tam mówić źle o tych obrazkach, ale kiedy były modne te obrazki, to nie wiem, czy może jeszcze do tej pory można powiedzieć tego rodzaju obrazy, to widziałem też takie niezbyt ciekawe i kiczowate, natomiast mam nadzieję, że mój taki nie będzie i że będziecie po prostu widzieli fajne malowanie, fajne spojrzeć na niego, czy wisi prosto. No, także oglądajcie mnie, już będę kończył, bo czas się kończy, żeby znowu się nie zerwało. To byłem ja, Adam Razik. Takie zmarszcze też można malować i fajnie. Popatrzcie, jak tylko lekko światło zmienię. O, nadam.